Także pomogła interwencja i zaczyna być czysto na plaży. Witam ponownie. No, mamy tutaj, proszę Państwa, 7 dzień. Może tak, 7 dzień. To jeszcze mamy 2 dni, a wyjechałem na 9 dni do Tajlandii. Z czego jestem bardzo zadowolony, że tu się znalazłem. Na pewno tutaj wrócę. Jest naprawdę świetnie. Tajlandia. Każdy, kto tu przyjedzie, zachwyca się wszystkim, co tu się znajduje, co tu jest, jak spędza się tu czas. Jest gorąco. 20-30, 25 dzisiaj było stopni, dlatego że padał deszcz. Było to odczuwalne, ponieważ był tu jeszcze wiatr ze strony morza, więc było troszkę tak chłodniej. A w zasadzie to jest duszno i gorąco, blisko 40-43 stopnie, nawet mieliśmy wczoraj, ale za to fajnie. Ja tutaj wrócę, po prostu tutaj wrócę, zauroczyłem się tym, byłem wszędzie w innych krajach gorących i afrykańskich. Nie zauroczyły mnie te kraje jak właśnie Tajlandia, tropikalne. Tropikalny klimat. Jest tutaj naprawdę przyjemnie. Ja się nie dziwię tutaj niektórym ludziom, którzy sobie po prostu żyją tutaj na emeryturze, bo są takie osoby. Ciekawa Tajlandia, no. Poznaliśmy tutaj jednego taksówkarza, który był bardzo super, no, przyjemny facet. Opowiedział nam tutaj troszeczkę o Tajlandii. I po prostu spędzał z nami całe dnie, ponieważ jechaliśmy z nim do miasta. On po prostu sobie tam czekał na nas. Myśmy chodzili po kilkanaście godzin w różnych miejscach i on czekał. Miał zapłacone, powiedzmy, tam 1000 watów czy 700 watów i czekał. To było to gdzieś 1000 watów, to jest gdzieś 25 euro i on czekał nawet cały dzień. Może nie czekał, ale no, tak jak mieliśmy numery telefonów, bo o czym jeszcze wspomnę. Bardzo dobrze jest kupić sobie od razu na lotnisku tutaj tajlandzką kartę do telefonu, ponieważ wtedy macie full internet, bardzo szybki, możecie sobie live'a zrobić. Co więcej, no. I za ile tam, 300 batów chyba kosztowała karta, SIM karta, oni również wymienią, uaktywnią tą kartę, więc po prostu super. Ja jestem zadowolony. No, co wam więcej powiedzieć? Trzeba bardzo uważać, przechodząc pod palmami kokosowymi, ponieważ tutaj zawsze ktoś ginie z turystów. Nieuważnych turystów, którzy przechodzą pod palmami, spadają właśnie kokosy na nich i ludzie giną. Podobno jedna osoba dziennie.
Czy to prawda? Nie wiem, tylko czytałem na ten temat. I w instrukcji, jak to mówi, hotelarskiej, uważać po prostu na węże, ponieważ owszem, oni tutaj pilnują na terenie hotelu, jeszcze nie widziałem żadnych węży, ale trzeba uważać i patrzeć pod nogi, bo to różnie jest. Zawsze się może, to jest dżungla. Wszystko jest tutaj dookoła dżunglą porośnięte i nawet ja tam nie wchodzę, bo się boję, a nie mam odpowiedniego obuwia. Ci wchodzą w gumowcach i szukają właśnie tych węży, tak, bo zawsze tutaj się może jakieś zapodziać. Dla bezpieczeństwa turystów kokosy są tutaj, znaczy nie ma ich na drzewach, więc zrywane, jest ogród pielęgnowany. No, ale gdzieś indziej uważajcie po prostu na te kokosy, bo możecie zginąć. Jedzenie. Ja na przykład lubię tajlandzkie jedzenie, w ogóle azjatyckie jedzenie, więc dla mnie to tutaj jest raj. Zdrowe jedzenie, dużo warzyw, owoców morza. Jemy w Europie mrożonki. Mrożone, jeśli się trafią świeże, no to są bardzo drogie. Tutaj jest full wszystkiego. Homara dużego możecie sobie zjeść, takiego wielkiego, słuchajcie, za 400 batów. To jest gdzieś około 8 euro, 10 euro. Tak, 10 euro. Gdzieś za 10 euro takiego homara. Langustę. No nie, no po prostu świat jest inny tutaj. Tak? Dużą rybę. Byliśmy wczoraj na targu, organizują tutaj targ sobota, niedziela. Jest duży targ od 17 do 22. Phuket. Na tym targu dostaniecie po prostu wszystko. Wszystko tam, no, wszystko co produkują, nawet kopie Rolexów. No wszystko, wszystko. Tylko że naprawdę są one też w cenie. Za 700 batów. No, Rolexa się dostanie gdzieś tak za 1200 batów. To jest 25-30 euro. Nie wiadomo jak długo pochodzi, ale jest to kopia zrobiona, no, Rolexa i wodoszczelne zegarki, tak, jeansów możesz sobie pokupywać za grosze, koszulek, no masa jest tego naprawdę. Wziąć tutaj pieniądze i wydawać. Jedzenie jest tanie, jak już wspomniałem. Oczywiście w restauracji zjemy gdzieś za około 10-15 euro. Jesteście naprawdę najedzeni. Ja nazywam tutaj pewne na ulicy Tuk Tuk Food. To są po prostu ludzie, którzy przyjeżdżają motorkami i sprzedają jedzenie z ulicy. Tam zjecie za 100 batów, czyli za 2-3 euro, prawda? No jak, jeżeli chcecie rybę, no to już te 200 batów zapłacicie, to jest 4-5 euro. No, więc Tajlandia troszeczkę się zrobiła droga niż wcześniej. Słyszałem to oczywiście od znajomych, którzy już tutaj byli i podawali ceny. Ja teraz mogę podać aktualne ceny w 2017 roku, że z Tuk Tuk Food zjecie za 200 batów, 100 batów, zupka, owszem, jakiś makaron ze wszystkim, z owocami morza, czy mięsem, czy kurczak, czy kaczka, czy wołowinka, i to zjecie za 100 batów. Na targu za 50 batów. Każdy tutaj sobie sam ustala cenę. I jeżeli widzi turystę, to wiadomo, turysta zapłaci więcej niż ten tutejszy, miejscowy. Ponieważ miejscowy, ja płaciłem właśnie jakoś 50 bat, 60 batów, a miejscowy zapłacił 50 batów, prawda? Więc te 10 batów narzuciła sobie facetka, jedna pani, która przygotowywała to jedzenie i ten. Tak, to jest super, świetnie. Hotel czysty, zadbany, ogrody przepiękne. Jestem tutaj akurat pod. Tutaj mamy. Normalnie tutaj siedzi jedna pani, która masuje, robi masaże. No dzisiaj nie ma, ponieważ pogody nie ma. Więc tej pani tutaj nie zastaliśmy. No to troszeczkę wam pokażę tego ogrodu.
przestało padać, coraz więcej ludzi schodzi właśnie tutaj na plażę. Co jeszcze muszę powiedzieć, to jeżeli się schodzi na śniadanie do jadalni, później oczywiście Wam ją pokażę, bardzo dokucza nam tutaj ptactwo. Są tak skubańce, potrafią wchodzić na stół i wyjadać salerze. To są właśnie te ptaki. Może uda mi się pokazać go z bliska. No właśnie uciekł. To jest bandectwo, tutaj normalnie się szerzy ze strony ptactwa. Na plaży znajduje się restauracja. Wiadomo, że trochę droższa niż oddalone restauracje od hotelu. Hotel ma to do siebie, bardzo dobrze ma to do siebie, że jest oddalony od centrum miasta. I naprawdę wspaniale się wypoczywa. Miasto byliśmy, oj, to jest typowa męczarnia i znajdują się tam również hotele. Tym hotelem jestem zachwycony. Mamy tutaj molo też do dyspozycji. Ja Wam pokażę za chwilę to molo. I właśnie, to jest to molo naszego hotelu, na które sobie można wejść. Również w ciszy posiedzieć, uspokoić się. Tutaj właśnie mamy pana, który siedzi w punkcie pierwszej pomocy, której udzielono mi tutaj w pierwszym dniu pobytu, ponieważ skaleczyłem kolano o rafę koralową, więc tutaj udzielono mi pierwszej pomocy. Restauracja, o której wspomniałem wcześniej, znajdująca się tutaj właśnie na plaży. Tutaj, proszę Państwa, znajduje się oczywiście Panda House autentyczny, Thai Cuisine. Jak widać, jak możecie przeczytać, poniedziałki zamknięte. No, ale ja Wam może pokażę, jak to wygląda od środka. Może. Tutaj nie było. Ja jestem pierwszy raz w tym pomieszczeniu, znajdującym się przy plaży. Wow. To tu się znajduje, proszę Państwa, też restauracja. Jestem teraz na pierwszym piętrze biura. Kurczę, nawet stary gramofon mają tutaj. Na pewno jeszcze gra.
zaśniedziały troszeczkę. Maszyna do pisania. Tu przyjeżdżała księżniczka króla. Czy przyjeżdża nadal, to nie wiem. Ale jest tu przepiękny widok z tarasu na morze. Piękny apartament. Taki mamy widok właśnie z tego pokoju. Muzeum. Obok znajduje się basen. Jest tego basenu podziemny. Przejdziemy sobie teraz na drugą stronę. Zabytkowe krzesła, stoły przepięknie ozdobione. No i tutaj jesteśmy w jakimś salonie. W salonie gier, ponieważ widać tutaj jakieś gry. Nie liczydła. Krzesła. Stoły. I tutaj coś pięknego. Taką mamy godzinę teraz. Niski zegar. Wazy. Kredensik, proszę Państwa. W którym się znajduje zdjęcie przodka. Toaleta. Już modernie wyposażona. Jeszcze na to bitek.